Na placu Ustalowego dziś kuchenne rewolucje. Zbyniu postanowił przerobić stary autobus na bar u Zbycha. Zapraszamy. Dobra, dobra. Chodź pan. Mówiłem, że prezes będzie pierwszy. Zaryzykujemy z panem. Zapraszamy. Dobra. O, miodę, tylko podłogę jeszcze trochę. Przepraszam. Dobra, już ghost, zostaw to, dobra. Bo to wiesz, żeby nam do talerza nie naleciało. No właśnie, a ten stół? Dobra, jest przecierany. Dawaj, Zbyszek, leć zupę już. Dobra. Trzech ludzi, Sławek, gruba inwestycja, co? Powiem ci, że Zbyszek ma rozmach. A jak tam? Dobra, na prezesa. Za dużo. Nie żałuj. Sławek, tak w pociągu, co? W barze w pociągu? W Warsie. W Warsie. Dawny bar. Jak w Warsie. No. Co tak mało? Ty za tyle pieniędzy? Ale to jest na próbę. Dobra. O, panowie. A to jest główne danie szefa kuchni, proszę bardzo. Prosimy. To kiełbasa z cebulą z Łomiarza? Tak. Zupa nie jest zła, ale ta kiełbasa jakoś tak słabo wygląda. Moja jest jakaś rozlazła, ta kiełbasa. Taka sama jest. Zupa bardzo dobra, tak. Ale skosztuje teraz kiełbasy. Dobra. O. No, próbuję się. Prezes, proszę bardzo, jak pali, zapala. Bo ma lepiej wysmażoną. No dobra. Zbyniu, powiem ci tak. Jedzenie wyśmienite. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, najadłem się. Teraz tak, powiedz mi, jaki w tym interes? Ile wydałeś na to jedzenie? No tak wszelkie koszty razem to tu 190 zł. Trzech ludzi. Gaz. No to tego jeszcze żeśmy nie wliczali. No, oświetlenie. Poprosimy rachunek. Po ile tam wyszło? 14, 18, 32 zł od prezesa oczywiście. Mhm. To prezes tyle, a ja ile? No to 45. Prezes miał wkładkę w zupie i miał lepszą kiełbasę. Też miałeś. A powiedz mi biznesowo, ile klientów mieliście? To tutaj trochę gorzej, no, z tym jedzeniem, no. Na razie dwóch. Kto? Prezes i kierownik. Sprzątajcie, zabierajcie wszystko, Paweł już zarządzi, co dalej z tym autobusem. Ja już na ten autobus, to biznesplan mam. Dziękujemy. No tak jak nie dawałem Zbyszkowi szans, tak się zakończył dzisiejszy dzień. Zbyszek niestety musi wrócić do pracy na złomowisku, jeszcze niestety musi pracować dwa dni dłużej, żeby odpracować dniówki chłopaków. Jego plan padł na panewce. Tak się kończą wasze biznesy. Rzesiek, kończ tym! Złom pozyskany z autobusu jest wart jakieś 10 tysięcy złotych. I taki biznes ma sens. Bar u Zbycha niestety odchodzi do historii.